Dzień dobry, drogie ciaczki, witam was bardzo serdecznie. Jak już wam wczoraj mówiłem, zbliżają się trzecie urodziny Sound Farm i z tej okazji przygotowaliśmy dla was różne niespodzianeczki, gdzie druga niespodzianeczka dla was. Patrząc na statystyki naszego kanału, zauważyłem, że dużo osób jest zainteresowanych polskim rockiem i z tej okazji przygotowałem wam playlistę Polski Rock. Tam macie wybrane wszystkie pioseneczki, wszystkie nasze opracowania, które robiliśmy właśnie z polskimi piosenkami rockowymi. I też właśnie punki, rocki, te właśnie lady punki, tam macie jammy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko znajdziecie w tej playliście. Jeśli ktoś ominął jakieś wcześniejsze odcineczki, no to teraz może sobie nadrobić. I playlista jest skierowana właśnie dla tych wszystkich osób, które interesują się polskim rockiem. Linka zostawiam wam pod spodem, albo możecie wejść po prostu na nasz kanał i tam jest dział playlisty, no i po prostu Polski Rock. Playlista jest od teraz aktywna, no i zachęcam was do oglądania. Specjalnie wam przygotowaliśmy, żebyście mieli co sobie oglądać. Druga rzecz, na 12 godzin od 12 dzisiaj do 12 w nocy wrzucam pierwszą część naszego kursu Gitara dla Zielonych. Odcinek nazywa się Co trzeba wiedzieć, zanim weźmiesz gitarę do rąk. Kurs co prawda jest przygotowany dla osób początkujących, ale staram się go robić tak, nagrywać w ten sposób, żeby każdy coś tam gdzieś znalazł. Nawet jeśli grasz już cokolwiek na gitarze, możesz sobie oglądać ten odcinek, ponieważ gdy wrzuciłem ten odcinek właśnie naszym patronom, no to każdy, wow, co ty gadasz, to jest tak, tutaj tego, zawsze ktoś coś znajdzie, o czym może nie wiedział. A jeśli coś tam jeszcze brakuje, to możesz mi przy okazji powiedzieć, to się po prostu dogra. W ogóle przy okazji strasznie chciałem podziękować wszystkim naszym patronom, ponieważ właśnie ten kurs cały powstaje przy bezpośrednim ich udziale. To razem z nimi gadamy po prostu, co ma się znaleźć w kursie, czego brakuje, to razem z nimi uzupełniamy, więc jeśli ktoś chce dołączyć do grona naszych patronów, zachęcam was do odwiedzenia nas na Patronite. Tam właśnie mamy specjalnie grupę przygotowaną dla patronów i tam właśnie rozmawiamy sobie na temat tego kursu. Tak jak mówię, cały kurs jest przygotowany razem z patronami, jego treść jest razem wybierana, dlatego właśnie jest mi też fajnie, ponieważ jak ja piszę na przykład scenariusz tych odcinków, co tam się ma zawrzeć, robię wersję demo, wrzucam patronom i mówią, a bo jeszcze tego brakuje, tamtego, siamtego i wspólnie razem staramy się przygotować taki po prostu najlepszy kurs, jaki mógłby wyjść po prostu spod naszych rąk. I jeszcze raz, dzięki wielkie wszystkim oglądającym i tak jak mówię, o 12 do 12 wieczorem, 12 godzin macie kurs, później go wywalam, więc to jest jedyna okazja, żeby się po prostu zapoznać z tą częścią kursu. Niespodzianeczka numer 2 za nami. Zachęcam do oglądania. Miłego wam życzę. Na razie, pa!